Cześć, pogadamy sobie dzisiaj o trzech bardzo częstych wymówkach, których językowi ninja w ogóle nie stosują. Zaczynamy. Ja mam na imię Sandra, a to jest kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych, nauczania języków obcych i nie tylko. I pierwszą bardzo popularną wymówką jest: nie wiem od czego zacząć, nie wiem co mam zrobić, więc po prostu nie będę robić nic. To jest oczywiście bardzo dobra wymówka nie tylko do uczenia się języków, ale również do zrobienia czegokolwiek w życiu. Ja też różne rzeczy w życiu robię, więc wiem jak to jest. I na przykład jeśli w moim biznesie stosowałabym tę wymówkę, no to w ogóle nie mogłabym tego biznesu mieć. Nie mogłabym się nigdy nauczyć żadnego języka, bo to jest oczywiste, że na początku jest się jak dziecko we mgle i nie wie się po prostu co zrobić. Ale najważniejsze tutaj jest to, aby zacząć, aby wykonać pierwszy krok i później ta droga będzie się przed nami tak powoli otwierać. To nie jest tak, że my zrobimy pierwszy krok i nagle już będziemy wiedzieć wszystko dokładnie, co mamy zrobić w najbliższym czasie, czy tym bardziej dalszym, tylko po prostu zrobimy jeden krok i poznamy jeden następny albo kilka następnych i będziemy podążać tą drogą. Oczywiście wiele rzeczy wydaje się na początku bardzo trudnych, ale one z czasem stają się dla nas, w naszym odczuciu, mniej trudne, kiedy zaczynamy tą drogą podążać. I ludzie tak bardzo chaotycznie podchodzą często do nauki języka i myślą sobie, zresztą do wszystkiego, do diety tak samo, do swojej pracy, do wielu rzeczy. I myślą sobie, no dobra, to co teraz mam zrobić? To posłucham tego. Tutaj pojawiają się jakieś sprzeczne informacje, to jeden dzień zrobię to, drugi dzień zrobię tamto. No i pojawia się taki chaos, z którego tak naprawdę nic nie wynika, bo najważniejsze jest tutaj to, żeby jakąś tam konkretną ścieżką iść, a nie cały czas skakać po krzakach i patrzeć, co tam w nich się kryje. To też nie jest tak, że każdy musi się uczyć języka w 100% tak samo, bo wszyscy jesteśmy troszkę inni, wszyscy lubimy coś innego, wszyscy w ogóle nie ma absolutnie takiego sposobu na to, żebyśmy wszyscy jedli wszystko to samo i żeby wszystkim to dawało coś dobrego i nigdy nie szkodziło. Jesteśmy tak różni od siebie, więc tutaj w tej kwestii również niektórzy ludzie bardzo będą lubić pewne działania, które dla innych będą strasznie nudne, więc jeśli tamci by je wykonywali, to by się tylko zanudzili i niczego by się nie nauczyli, a ci z kolei jakichś innych nie chcieliby robić, dlatego że na przykład by ich stresowało itd., itd. Dlatego najważniejszym tutaj jest to, żeby po pierwsze być konsekwentnym, ale też żeby znaleźć coś dla siebie, żeby to sobie przemyśleć, zanim zaczniemy skakać po tych krzakach. A o tych przemyśleniach to ja tak naprawdę wiele razy już tutaj na kanale mówiłam o tym, jak dobrze planować naukę języka. O tym jest przecież też całe wyzwanie, tak? Gdzie pokazuję różne sposoby. O tym jest cały mój kurs, jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie. Więc zawsze wtedy możecie sobie na bazie tych treści wszystko zaplanować i przygotować właśnie pod siebie. A zanim przejdę do kolejnych dwóch wymówek, to chciałam dać Wam znać, że już w tę niedzielę, 11 lutego o godzinie 20 odbędzie się live właśnie na temat najczęstszych wymówek i będzie ich tam aż 10, nie tylko 3. Także jeśli chcecie usłyszeć, jakie to są wymówki i jak sobie z nimi poradzić, to zapraszam na ten live. To nie będzie taki live bardzo, wiecie, energetyczny, nie wiadomo jak motywacyjny, bo mnie takie rzeczy trochę irytują. No i to też nie jest tak, że ja jestem idealna i nigdy żadnych wymówek nie stosuję, nie? Jestem, wiecie, człowiekiem, nic ludzkie nie jest mi obce, tak? Więc wiem jak to jest, wiem jak to się czuje. Często sama stosowałam, czy stosuję w niektórych sytuacjach. A w przypadku nauki języków też oczywiście widzę u moich klientów różne takie strategie, więc wiem, jak to można naprawić. Natomiast nie jest to takie bardzo energetyczne, nie jest to takie, wiecie, taka motywacja na sterydach czy coś takiego, ponieważ ja po prostu nie mam takiej osobowości i ostatnio też coś takiego wyświetliło mi się na YouTube. No, mężczyzna, który właśnie tak bardzo, bardzo energetycznie mówił o tym wszystkim. I wiecie, to niektórym ludziom się może spodobać, ponieważ mają podobną energię. Natomiast ja mam raczej taką dość spokojną i stonowaną energię, więc
do mnie to nie przemawia. Ja lubię właśnie takie bardziej spokojne treści i bardziej im ufam, bo są po prostu jakby na takim samym poziomie energetycznym. Więc ja również o tym mówię w taki sposób, w taki bardzo ludzki sposób. Więc jeśli chcecie posłuchać na ten temat, to bardzo zapraszam Was na ten live. Link do zapisania się będzie tutaj pod spodem. Po prostu jeśli się zapiszecie, potwierdzicie też maila, że się zapisujecie, to dostaniecie wtedy krótko przed live'em w niedzielę maila z linkiem do tego live i po prostu go nie przegapicie. A jeśli chcielibyście się zapisać, jeśli chcielibyście obejrzeć ten live już później po terminie, kiedy na przykład oglądacie ten film powiedzmy rok później, też tak się może zdarzyć, to spróbujcie również się zapisać. Ja postaram się to tak zrobić, żeby później ten webinar pojawiał się już automatycznie, kiedy się ktoś zapisuje. Więc jeśli się ktoś zapisze do 10 lutego, to 11 lutego spotykamy się naprawdę na live, gdzie będziemy po prostu na żywo będziemy sobie rozmawiać. Natomiast jeśli to będzie już po 11 lutego, no to wtedy najprawdopodobniej będzie to już wyświetlone automatycznie. Mam nadzieję coś takiego, znaczy tak planuję coś takiego zrobić, ale czy to mi się uda, to też jeszcze nie jest pewne, więc jeśli jesteście tutaj po terminie, to po prostu spróbujcie, czy da się zapisać. Druga wymówka to mam mało czasu, więc jeśli zrobię tylko trochę, to nic mi to nie da. Otóż to nie jest tak, że jeśli zrobisz tylko trochę, to nic ci to nie da. Lepiej zrobić trochę niż nie zrobić nic. Ja tutaj też ostatnio mówiłam kilka razy, wspominałam o takiej nauce na leniuszka, że lepiej po prostu zrobić to minimum z minimum, ale żeby było coś, żeby ten język się nie cofał, tak? Nawet jeśli to jest obejrzenie serialu, wypisanie sobie dwóch słówek, nie za dużo, nie? Żeby ten leniuszek nie protestował. Nawet jeśli to jest wykupienie sobie jakiejś konwersacji raz na dwa miesiące, nie? To w dalszym ciągu jakby podtrzymuje ten nasz język, przynajmniej podtrzymuje to, czego nauczyliśmy się do tej pory tak mniej więcej. Więc nawet jeśli nie mamy tego czasu, nawet jeśli nie mamy energii, to warto od czasu do czasu coś zrobić, żeby to podtrzymać i po prostu nie stosować tej wymówki. I tutaj też bardzo ważne jest to, żeby dobrać do siebie odpowiedni sposób nauki tego języka. Taki, który Wy lubicie, taki, który Was nie będzie ani nudził, ani stresował. Bo jeśli będzie nudzić albo stresować, no to wtedy nie będzie się Wam chciało tego robić i pojawi się jakaś następna wymówka, tak? Jeśli coś Was stresuje, no to zaraz to się łączy z taką wymówką, że dobra, ja tutaj nie mogę czegoś zrobić perfekcyjnie, to lepiej wcale tego nie robić. Jeśli coś Was nudzi, no to przeważnie wtedy ludzie o sobie myślą na przykład, że są leniwi generalnie, prawda? Że czegoś im się nie chce zrobić i nie pomyślą wtedy, że to po prostu to działanie, które oni sobie wybrali, czy które może ktoś za nich wybrał raczej i im narzucił, to niekoniecznie jest to działanie odpowiednie dla nich. I może się okazać, że oni wcale nie są leniwi. A poza tym, oczywiście, jak najbardziej może być taka sytuacja, i o niej już bliżej opowiem na webinarze, kiedy naprawdę coś nas przerasta i wtedy możemy stosować tę wymówkę i to jest jak najbardziej usprawiedliwione. Tylko właśnie tutaj pytanie teraz znowu, co z tym zrobić. Opowiem Wam też o moim przypadku, jak to jest u mnie w takiej sytuacji dość nieciekawej i jak ja staram się z takiej sytuacji wybrnąć. No i trzecia bardzo popularna wymówka to jest nic nie rozumiem. Czy ktoś ogląda jakiś serial, czy kupił sobie jakiś podręcznik nawet, czy na przykład mój webinar, bo to jest sytuacja z życia, mówi, ja nic nie rozumiem. Miałam takiego jednego klienta, który właśnie zakupił mój webinar Jak się uczy szybko angielskiego, gdzie po prostu przechodzę przez całą tę gramatykę i napisał do mnie, że no on z tego webinaru nic nie rozumie. Ja mu wtedy odpisałam, że to jest niemożliwe, żeby nic nie rozumiał, ponieważ webinar jest nagrany po polsku, a nie po angielsku, więc nie, to nie jest zbyt dobry argument tutaj. Ale właśnie, niektórzy lubią tak mówić, ponieważ odczuwają dyskomfort, tak? Stykają się z jakimiś informacjami, które są dla nich nowe. To jest dla nas coś dość nieprzyjemnego, bo to znaczy, że musimy się tego nauczyć, a większość ludzi się nie uczy, tak? Ostatnio o tym mówiłam w nagraniu, czy wiek przeszkadza w nauce języka, to odsyłam do niego, tutaj pod filmem też będzie link. Więc
odczuwamy dyskomfort i wtedy stosujemy tę wymówkę. Ja nic nie rozumiem, więc po prostu machnę ręką i nie będę tego robić. I ludzie bardzo często oczekują, że coś będzie bardzo łatwe, że jeśli nie znają jakiegoś języka, to najlepszym sposobem na jego naukę jest poznanie kilku podstawowych słówek, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy, które bardzo często są nieżyciowe i do niczego się nawet nie przydają. Tak często na kursach bywa, nie? Nie na dobrych kursach, ale na niektórych tak bywa. I bardzo często oczekują, że dostaną takie minimum z minimum właśnie, że to żadnego dyskomfortu nie spowoduje. Natomiast no, nie jest to zbyt efektywna nauka języka, jak się domyślacie. Potrzeba nam trochę tej głębokiej wody, potrzeba nam trochę tego dyskomfortu, potrzeba nam trochę tego zacięcia i akceptacji tego, że my czegoś nie rozumiemy, tak? Więc jeśli ja czegoś nie rozumiem, to będę się starała to zrozumieć, nie? Czyli rozłożę to sobie na czynniki pierwsze, zrobię sobie plan i będę nad tym siedzieć, będę pracować i pomału, pomału, element po elemencie zacznę rozumieć, nie? I tak samo jest z pracą, tak samo jest w biznesie. Ja w tamtym roku musiałam zaimplementować coś w moim biznesie, czego nie umiałam zrobić i myślałam, że to porzucę. Już po prostu nie miałam pomysłu, nie miałam już siły na to, bo długo się tym zajmowałam i nie było to łatwe. Nie byłam też nawet w stanie znaleźć nikogo, kto mógłby mi z tym pomóc, kto mógłby mi doradzić, to mógłby zaoferować jakąś konsultację czy pomoc jakiegokolwiek rodzaju i musiałam sobie z tym poradzić sama i wprawdzie przesuwałam to trochę w czasie, przesuwałam, bo to też był dla mnie dyskomfort, także wiecie, ja naprawdę wszystko rozumiem, no ale w końcu stwierdziłam, dobra, nie, dzisiaj postaram się to zrozumieć, więc siedziałam nad tym kilka godzin, żeby jedną malutką rzecz zrobić. Jedną malutką rzecz. Udało mi się to. I oczywiście satysfakcja była bardzo duża. Bardzo się cieszyłam, byłam z siebie dumna, że tego dokonałam. Bo no, naprawdę było to dość skomplikowane. Mimo, że się wydaje taką małą pierdółką, która nie ma znaczenia, to było to skomplikowane. Także wiedzcie, że nawet jeśli coś jest trudne, ale pomyślicie sobie, albo machniecie na to ręką, że dobra, jest trudne, ale pomału, pomału, kroczek po kroczku zacznę to sobie analizować, zacznę tutaj dochodzić do zrozumienia, dochodzić do jakiegoś rozwiązania, to zobaczycie, że to daje bardzo dużą satysfakcję też, kiedy w końcu to się uda, kiedy w końcu zrozumiecie jakąś malutką część, pierwszą przynajmniej, a później przechodzicie do drugiej już bardziej ochoczo, dlatego że wiecie, że okej, daliście sobie radę już z tym pierwszym elementem. Natomiast powiedzieć od razu, ja nic nie rozumiem, to jest pójście totalnie na łatwiznę i oczywiście z tego nic nie będzie. I nie zjawi się żaden taki poliglota na białym rumaku, który wam powie, wiesz co, ja ci dam lepszy sposób, taki, że to w ogóle nie będzie trudne. Zresztą pamiętacie, ja wiele razy to już mówiłam i tutaj na Instagramie i w mojej książce jest to nawet napisane, że jeśli nauka języka jest łatwa, to będzie bardzo trudno nauczyć się tego języka. Jeśli jest trudna, to będzie bardzo łatwo nauczyć się tego języka. Także pamiętajcie zawsze o tym. I jeśli pojawiają się tylko jakieś trudności, to nie znaczy, że mamy wszystko już po prostu puścić i zostawić i się tym więcej nie zajmować, tylko musimy to zaakceptować, to jest całkowicie normalna rzecz, że my czegoś nie wiemy, nie umiemy, bo to nie jest tak, że możemy umieć wszystko. Ja wiem, że niektórzy dorośli to lubią tak o sobie myśleć, że oni to wiedzą po prostu wszystko, wszystkie tajemnice tego świata poznali, nie? No ale tak nie jest i to trzeba akceptować. Także to były trzy bardzo popularne wymówki, a na pozostałe zapraszam do naszego live już w niedzielę o godzinie 20. Także zapraszam do zapisów pod tym filmem. Pamiętajcie, żeby się zapisać na czas, jeśli oglądacie ten film na czas. No i do zobaczenia już w niedzielę na live. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż wam się wydaje. Pa, pa!